Hej, studzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena i wracamy do Banisht, do naszego wspaniałego miasteczka, w którym staramy się po prostu przetrwać. Sezon trzeci, tak. Drugi odcinek sezon trzeciego. Potrzebuję kamienia. Kompletnie nie mam kamienia. Ale ważne jest to, że moi ludzie mają domy, w których jest im ciepło. O, przepraszam, odbija mi się strasznie. Napiłam się soku, co dopiero pewnie przez to. Mam dość dużo pracowników. Jeśli mogą to wydobywać, proszę bardzo. Tutaj kamień cały, wydobądźcie wszystko, co tu jest. A to dlatego... Pokaż mi te ryki. Czy jest tutaj sens budować rybaka? Największy sens budowania rybaka byłby tu. Gdzieś w tych okolicach. A tutaj. Ponieważ tutaj obejmuje największe pasmo rzeki, po prostu będzie najwięcej wybierał. Ewentualnie... Czy jest tutaj gdzieś jakaś dobra miejscówka? Sprawdźmy w tej drugiej rzece. No nie ma nigdzie. To już się bardziej opłaca gdzieś tutaj na środku wstawić. No pokaż mi tutaj, jakbym go postawiła. No tak źle, tak niedobrze. Ale on z tymi narzędziami goni po prostu. Znaczy ona, bo to jest babka, tam pracuje. Tak zastanawiam. Wiecie co zrobię? Oleję na razie rybaka. On nie przynosi mi aż tak dużo. Czy ja chcę tutaj most zbudować? Czy nie bardziej mi się będzie opłacało most zbudować tutaj? O, to jest pytanie. I tak chyba będzie. Więc mi to wyłącz. I zbuduj mi most gdzieś tutaj. Dobra, dalej. O tu. 52-13, no dobra. I to ma być priorytet. To ma być zrobione od razu, szybciej od tego. Ponieważ tutaj jest dużo zasobów, tutaj jest niedaleko i tutaj mogę sobie porobić te farmy. A, tu jest taki dość duży kawałek lądu. Się opłaca. Poza tym to mi zapewnia łatwy dostęp tutaj. No, bo zbudowanie mostu przez tą rzekę to nie jest jakiś wielki wyczyn. Gdzie jest moje miasto? Wyżej. Pokaż mi, ile ci tutaj... Jeszcze tylko kamień. Lech. Storage for producer good sneaker. A to! Nie, to mi to rozwal. Ja chcę mieć tutaj. Aha, bo im się narzędzia skończyły, a to wszystko było tutaj, tak? I żarcie też im się pokończyło, a to wszystko było tutaj. Dobra, to olej most, zajmij się tym. Co to jest najważniejsze? No właśnie. Ważne są narzędzia, ważne jest żarcie. Ja to tak z głupa zrobiłam, nie myśląc o tym, nie? Myślałam, że oni od razu mi to będą tutaj wsadzać. A oni nie, dupa! Gdzie tam? Po co? Okej, most już jest zbudowany. Więc się możemy tamtym zająć. Jednak ja bym wzięła i zbudowała tutaj Forestera. No to będzie dobry pomysł. On będzie niedaleko. Tutaj jeden naprzeciw niego się zbuduje drugiego.
Okej, tu już mi tego budują. A jak go zbudują, to ja go wyłączę po prostu. Albo niech go sobie budują tak w międzyczasie, a po prostu skupcie się na tym i tyle. I stąd chcę, żebyście mi zabrali wszystko żelazo, jakie tutaj jest, i wszyscy kamień, jaki tutaj jest. Okej, to już jest oznaczone, więc tylko to. Mhm, comprende, compañeros. Ja sobie zacznę zbierać drewno stąd, więc to nie ma problemu. Jedno lato przetrwamy, nawet dwa bym powiedziała, więc spoko. Tą ilością drewna to akurat. Ja będę chciała tutaj właśnie most. Że mi go zapauzuj. Budowę. Na razie mi nie jest potrzebny. Na razie wiecie, górę obchodzę, jak będzie most, to będzie szybciej. Ale tak, co ja tu chcę? Ja tu bym chciała na pewno domek. Jeden. Na pewno dwa. Ale wiecie. Tutaj bym chciała stockpile na to całe drewno. Czyli tu niech dwóch pracuje, niech ścinają, niech plantują. Będzie spoko, będę już mieć mniej więcej stałe dostawy z drewna. Co prawda to i tak zajmie im chwilę, zanim te dostawy zrobią się jakieś konkretne. Ale! Ale. Okej, skup się na tym. To jest ważniejsze od trading postu. A, już skończyliście, dobra. Czego mogę wyłączyć? Tak. Nie pracuj mi w ogóle. Na razie. Nie chcę przyjmować żadnych łódek. Nie mam nic do handlu. No mam narzędzia, ale te narzędzia to tak wiecie, kan tupy trochę rozbił. Mhm. I odpauzuję to. Jak skończą budować domek, to niech budują to. Żeby mieli płaszczów, żebym ja miała możliwość handlowania czymkolwiek. Stone i logs. No. Sądzę, żeście trochę drewna wykupili w sumie. Wykopali. Okej. Okay. Forester. Wspaniale. Wspaniale. I wycinka. Wycinka. Spieszcie mi stąd to drewno. Tego marketa sobie tutaj postawię i zapauzuję, żeby się nie zastanawiać, wiecie, później, czy powinnam coś zrobić, czy nie. Proszę bardzo. Zaraz będą szybko po tym pomykać, więc super. Okej, nasze miasto nam się ładnie rozwija. Całkiem ładnie nam pracuje na siebie. Możemy jeszcze dużo bardziej spowolnić jego rozwój. I nie wiem, czy to nie będzie złym pomysłem przez wybudowanie szkoły. Mhm. I uważam osobiście, iż to jest niezwykle dobry pomysł. Ponieważ, będziemy mieć lepszych pracowników. B. Będzie nam się wolniej miasto rozwijać. To jest nam w obecnej chwili niezwykle potrzebne. Powinnam tutaj zrobić szczelinę między nimi. No ale cóż, wiecie. Człowiek mądry po szkodzie. Okej, to jest zapauzowane. Tym się tutaj zajmują. Proszę, już 11 drewna, nie? To za chwilę będzie fajnie wyglądać, bo widzicie, tutaj już takie malutkie drzewa rosnące zaczynają, a zaraz tutaj będzie w cholerę tego.
więc super. Tutaj na razie wycinają stąd drzewo, więc spoko. To na razie wytrą. Co im jest potrzebne? Jeszcze kamienia im jest potrzebne. Nie mają kamienia. To zadziwiające, że na dużej mapie jest problem z kamieniem, naprawdę. Też jest potrzebny kamień. Okej, tutaj już praktycznie wycięli wszystko. Całe żelazo. Zostało jeszcze tylko to tutaj. To tak tutaj wszystko na razie znoszą. W sumie dobrze. Będzie na narzędziach. Najważniejsze jest po prostu ogarnięcie jedzenia na samym początku. Jak na samym początku ogarniemy jedzenie, to potem jest z górki. Tego już budują. 80 razy muszą machnąć mostkiem. Logs, logs, logs. Wiem, że logsów jest mało, dlatego zakazałam temu pracować, nie? W sumie tę szkołę. Ja bym wzięła. Postawiła jedno oczko w prawo. O tak. Żeby tutaj mieć po prostu drogę. Żeby on nie obchodził mi tego naokoło. Naokoło, przepraszam. Pracuj! Szyj! Ze skóry. Ile mam skóry? 94. Spoko. Spoko. W ogóle to ile by jedzenia wytworzyć? 1400. 1000, 2000 rocznie. Spoko, spoko. Ja się bardzo cieszę. Tak się bardzo cieszę, że aż wam ze dwa domy jeszcze postawię. Po prostu jestem taka szczęśliwa. Oczywiście zbuduję je za 5 lat, ale kiedyś zbuduję. Jeju, ile kamienia. Wybierz mi stąd to wszystko. Ten też. I ten. Zastanawiam, gdzie by postawić swoją... Zrobić miejsce dla górnictwa mojego. Myślę, że tutaj by był całkiem niezłe miejsce. Sobie nawet już poogarniam. Okej, proszę bardzo. Jeden. Dwa. Proszę bardzo. Kamieniołom. Najpierw ogarnę góry. Wiecie, będę mieć później więcej miejsca. Jeden. Tu też nie. Dwa. I tam daję 2, 4, 5. 5 takich na jakiś czas nam starczy. Tutaj oczywiście trzeba będzie budować domy i wszystko. Okej, i nie sięga. Dobra. Ogarnięte. Później jak się tutaj skończy miejsce, to z drugiej strony mogę też opatrzeć. Tutaj akurat będzie miejsce na tunel, więc spoko nawet tutaj, przez środek. Super. Wiecie, warto tak planować, a nie na głupa i na dziko coś robić. Tu jest tyle kamienia, gdzieś tam na wyspie łażę, tak? Posyłam moich biednych ludzi, biednych pracowników. W sumie jakoś nie jest mi smutno z tego powodu. Okej, już mi się tu szkoła produkuje. Będę mieć inteligentnych ludzi. Zapamiętajcie sobie.
Jak teraz tu mi wydobywają 1000, a tu mi wydobywają 2000, za około 5 do 10 lat sobie to ogarniemy i zobaczycie, jaka będzie wielka różnica. Okej, okay, już mam 26 ludzi. Wspaniale. Się nawet zastanawiam, czy czemu nie dać pracy i zacznij zbierać. Już ci nawet dam Iron Tools. I tyle. Więc na razie niech powoli tutaj znosi już kawałek po kawałku. Żelaza mu mogę też trochę dać. 6. No. No stąd wydobyli dużo to. A żelazo jest warte po 4, po 5, więc wiecie, 6, 60 razy 5, 3500? Jakie 3500? 350 debili. Jeśli dobrze liczę. Wszyscy wiemy, że to nie musi się zgadzać. Okej, okay, tutaj są już młodzi, szczęśliwi, mam nadzieję, że dzietni. Jak nie dzietni, to będzie no, smutno, ale no cóż, mówi się trudno. O, proszę, już ile krzaczków tutaj narosło. Wspaniale. Niech ugoniatają. Już 35 logów. Proszę bardzo. Powoli, spokojnie. Nie ma się co śpieszyć. Okej, okay, stąd wydobywają już kamień. Aż mi stopa zdrętwiała po prostu. Mamy cały czas mało drewna i kamienia. To nie jest najlepsze. Ale cóż, nie zamierzam rozpaczać. Pewnie mi ze 6 czy 7 łódek z nasionami minie, zanim ja uzbieram wystarczająco, żeby sobie z nim pohandlować. Ale cóż, w sumie to mogę już te kołty mu dać. Hayden Coat, proszę bardzo. Oni tych kołtów tak bardzo jakoś nie zużywają strasznie, a one są dość dużo warte. Zastanawiam się, czy tutaj nie wybudować kolejnej chaty łowcy. Czy tutaj jest coś? Tutaj ewentualnie bym jeszcze mogła ogarniać. Wiecie, jak w tą stronę się wybuduje, na razie nie za dużo będę budować. W ogóle w tym momencie nawet nie mam mowy o budowaniu czegokolwiek tam. Więc równie dobrze. Mogę ruszyć tutaj i stąd mi też mogą polować i zbierać. A już jest 700, no. Już jest nie najciekawiej. Aha, czyli tutaj gwizdek. No i przy okazji będzie tutaj droga. Nie to chciałam kliknąć, to chciałam kliknąć. Żebyście mi stąd wycięli drewno. Bo stamtąd drewna przez jakiś czas jeszcze nie będę otrzymywać. W sensie takiej ilości, w jakiej ja chcę. No, 50. Szału nie ma. Szału nie ma. Już jest pierwszy student. Ucz się pilnie. Odrabiaj zadania domowe. Jedz dużo. Śpi dużo. W ogóle bądź szczęśliwy. A ja sobie tutaj już ogarnę. Hunter kabinet. Gatherer huts. Proszę bardzo.
I tutaj te dwa domy buduję też. Proszę, jeden tu, drugi tu. I super. Ich buduję. No. Tutaj będzie dwóch, tu będzie dwóch na razie. Potem mi dzieci podorastają. W sensie skończą studia. I będzie ich więcej. I spoko. Uff. Się zastanawiam, czy nie byłoby dobrym pomysłem tutaj wybudować tego drugiego storage barn. Nie, jeszcze oni tam będą dość daleko. A tutaj będą jeszcze... Tutaj będzie w ogóle trzeci storage barn. Nie tak. Nie tak, nie tak. Tak. Znaczy ja chcę, żeby oni tutaj mieli możliwość zejścia i pójścia. Po prostu chcę, żeby wszystkie drogi prowadziły w jedno miejsce. To moje centrum wspaniałe. Gdzie wy jesteście zlokowani do budowania? Hunting cabin. Okej. To budujcie. Fajne jest to, jak się w porach roku zmieniają drzewa. To jest bardzo przyjemne. Ale dobra, w tym miejscu i tak to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I polecimy sobie dalej w następnych odcinkach Banished. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie i do usłyszenia ponownie. Na razie.